Wcześniej był jeszcze jeden dworzec, który obsługiwał gazownię. Dworzec koksowy tak zwany. On znajdował się mniej więcej w okolicach Kładki przy Świętego Józefa. Następnie został zlikwidowany i mniej więcej pod koniec XIX wieku otworzono ten tutaj dworzec na Pomorzanach. Miejsce mało znane tak naprawdę. Najbardziej znanym dworcem jest Szczecin Wzgórze Hetmańskie. Ten jeszcze był użytkowany po wojnie, następnie zamieniony na składy, obecnie w głównym budynku dworca, który i tak jest bardzo mocno przerobiony, znajduje się komis meblowy. A czemu służył początkowo? Przed wojną? Tak. Zwykły dworzec osobowy z możliwością, jakby z funkcją dworca towarowego. Z drugiej strony znajduje się cały podjazd służący do wyładunku oraz magazyny, do których jest dostęp poprzez bocznicę. To znaczy co, dzierżawicie? Budynek. Budynek. Mhm. Od kolei? Tak. A konkretnie od której spółki? Od kolei, oddział gospodarowania nieruchomościami. Aha, czyli oni. W tej chwili już tam przeszli to pod Poznań. Ale budynek jest na sprzedaż, także można go sobie kupić. Nie iść na lody, tylko 21 milionów zapłacić i już. Czyli teoretycznie miasto pod budynek, ewentualnie z marszałkiem, mogłoby kupić pod muzeum. Pewnie, że tak, coś pięknego. Coś pięknego. Teoretycznie dworzec ten nie był potrzebny. Poprzez przebudowę Pomorzan i w sumie już niefunkcjonalność dużych fabryk, które znajdowały się przy ulicy Tama Pomorzańska Chmielewskiego, dworzec przestał być użytkowany. O, tu mamy resztki szyn. Wartość historyczną. Myślę, że tak. No, w tym stanie ile mamy zachowanych dworców? Jedynie Szczecin Główny i Szczecin Dąbie. Tak naprawdę w Szczecinie nie mamy jeszcze na przykład dworców z zadaszonymi peronami. Większość budynków dworcowych jest rozebranych. Praktycznie wcześniej każda dzielnica miała swój dworzec. Skolwin, Gocław, Golęcino. Te dworce się nie zachowały, z wyjątkiem Skolwina. Domyślam się... Ktoś rozebrał sobie te szyny i ten budynek to był ten główny dworcowy, prawda? Tak, to było główne wejście, to jest może zamurowane. No. Przybyła kiedyś tutaj do nas jedna pani, rozpłakała się przy okazji, bo pierwsze kroki jako repartiant tu stawiała, tu przybyła z tobołami, ze wszystkimi i prawdopodobnie to było jako punkt, bo dworzec główny był zniszczony dokumentnie, czyli to był ten główny dla repartiantów.